Mamy tu do czynienia z ćwiczeniem stylistycznym. Oczywiście można tak powiedzieć o każdym pisarstwie, ale mało który autor otwarcie się do tego przyznaje. Philip Pullman, pisarz, ale i literaturoznawca, przyznaje się do tego bez zawstydzenia w baśniach braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Ale w przeciwieństwie do Piera Menarda, który napisał na nowo Don Quixota tymi samymi słowami co Cervantes, Pullman nie przepisuje baśni, ale opowiada na nowo, własnymi słowami. Różnica między nimi jest też taka, że Menarda wymyślił Borges, a Pullmana, zdaje się, nie wymyślił nikt. Pullman istnieje. Po co opowiadać na nowo coś, co zostało już raz opowiedziane? Gdyby rzeczywiście zostało opowiedziane tylko raz, można by powątpiewać w sensowność pomysłu. Kłopot w tym, że baśnie braci Grimm zdają się nie mieć żadnej kanonicznej, pierwotnej wersji. Funkcjonują w tak wielu mutacjach, że nie bardzo wiemy, czy nadal możemy mówić w ich przypadku o narracjach, czy raczej o nagich fabułach opowiadanych wciąż na nowo. Baśń nie jest tekstem, pisze Pullman. Jest opowieścią, a więc czymś, co się od kogoś słyszy i podaje dalej, opowiadając po swojemu. W przypadku Pullmana z całym jej okrucieństwem i obyczajową odwagą, bo te dwa elementy najczęściej podlegały cenzurze. Ze szkodą dla literatury. Sam natrafiłem kiedyś na taką wersję Czerwonego Kapturka, w której wilk nie pożera bohaterki oraz jej babci, tylko zamyka je w szafie. Bez pożerania, roztruwania i zaszywania wilkowi w brzuchu kamieni, psychoanalitycy nie mieliby nic do roboty. Na szczęście ta ocenzurowana wersja się nie przyjęła. Wersję Pullmana z jego wstępem i komentarzami polecam nie tylko psychoanalitykom, ale wszystkim tym, którzy wierzą w tajemną magię opowieści, okrutnych i przez to tak wyrazistych. Tam ją znajdą na pewno.